Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was ciekawą propozycję na sezonowe ciasto z owocami, które jest połączeniem ciasta ucieranego oraz warstwy sarowej, czyli to tak naprawdę ciasto dwa w jednym. Na ciasto łączymy sobie sypkie składniki, 140 g mąki, 25 g skrobi ziemniaczanej i łyżeczkę proszku do pieczenia. W drugiej misce umieszczamy dwa jajka, dodajemy 70 g cukru, szczyptę soli i jedną łyżeczkę cukru waniliowego. I to wszystko ubijamy na taką jasną i puszystą masę, tak około 70 minut. Do ubitych jajek wlewamy sobie roztopione i przestudzone masło 80 g. Miksujemy na wolnych obrotach. Teraz sypujemy sypkie składniki, dzieląc je na dwie porcje. Miksujemy krótko, tylko do momentu, aż składniki się połączą. Kiedy ciasto jest już jednolite i gładkie, wykładamy je na blaszkę, która jest wyłożona papierem do pieczenia. Blaszka to jest 24x24. Moje ciasto wyszło niskie. Jeżeli chcielibyście, żeby ciasto było nieco wyższe, to polecam użycie blaszki trochę mniejszej, na przykład 21x21. Masę serową robimy z 25 g miękkiego masła, do tego 50 g cukru, jedna łyżeczka cukru waniliowego i to rozcieramy. Możecie do tego celu użyć trzepaczki albo szpatułki. Następnie dodajemy jedno żółtko i ponownie łączymy. Dodajemy sobie tutaj 200 g sera. To jest taki twaróg sernikowy z Wielunia. Ważne, żeby ser był zmielony. I do masy dodajemy jeszcze jedną łyżkę kwaśnej śmietany. I tak przygotowaną masę serową wykładamy na rozprowadzone wcześniej ciasto. Masa jest nieco taka mniej gęsta niż ciasto, więc można ją spokojnie rozsmarować na całej wielkości ciasta. Tworzymy taką równą warstwę. Na warstwę serową wykładamy około 400 do 500 g truskawek, które szybułkujemy, a następnie dzielimy na małe kawałki. Możecie też truskawki zastąpić innymi owocami. Na przykład malinami, borówkami albo mieszanką owoców jagodowych. Gruszonkę robimy, ja tu zrobiłam z małej porcji. Polecam Wam zrobić z takiej porcji, jak ja tutaj napisałam. To jest podwójnie to, co ja zrobiłam, ponieważ u mnie tej gruszonki było bardzo mało. I gotową kruszonkę, którą po prostu należy rozetrzeć w palcach, posypujemy owoce. Ciasto pieczemy sobie w 180 stopniach przez około 55 minut, grzałka góra-dół.
po wystudzeniu można je jeszcze lekko posypać cukrem pudrem. Jak widzicie, u mnie już połowa znikła. Ciasto jest bardzo dobre, bardzo ciekawe połączenie sera i świeżych owoców sezonowych. No, tak jak powiedziałam na początku, to takie ciekawe połączenie ciasta dwa w jednym. Jeżeli ktoś lubi sernik i lubi ciasta ucierane z owocami, to polecam. To się sprawdza idealnie. Przepis macie w opisie tego filmu i w komentarzu poniżej. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania innych filmów i do usłyszenia następnym razem. Cześć!